Send Me Your Love. Ja czekałam na ten singiel, bo to jest taki, mam wrażenie, kawałek idealny na lato, co też pokazuje teledysk, który już tutaj widzicie, a tu widzicie autora tego całego zamieszania, czyli Gromiego. Cześć, dzień dobry! Dzień dobry, kłaniam się. Był taki zamysł, żeby to był właśnie taki letni kawałek, do którego będziemy tańczyć w klubach? Albo gdzieś na zewnątrz nawet? To może takie proste, ale naprawdę potrzebowałem lata i z Antonią doszliśmy do wniosku, że w tą stronę trzeba pójść. I faktycznie teraz patrzę na ten teledysk. Teledysk jest bajkowy. Utwór trochę jest bajkowy, ale jest tak, słoneczny i chyba potrzebowałem podzielić się z kimś słońcem. Potrzebowałem wywołać to lato i potrzebowałem już sprowokować myśli o wakacjach. To jest faktycznie numer, który ma wywoływać pozytywne myślenie i stąd cieszę się, że został dobrze przyjęty i że ludzie tak oczywiście to odebrali, że to jest wakacyjny numer, że to jest słoneczny numer i cieszę się. Antonia pojawia się tutaj nie przypadkiem. Dla rumuńskiej sceny bardzo dużo robię i ta współpraca moja układa się fajnie i to już jest kilkuletnia przecież współpraca. No, miałem okazję, nawet jak byłem w Rumunii, kilka jakichś wokalnych możliwości posłuchać Antonii, stąd ta moja kolaboracja, ale przyznaję też, że ja Antonię znam z utworu sprzed, nie wiem, czy 10 lat w Polsce, utwór Morena. W Polsce to jest taki trochę powrót po latach Antoni, no bo Morena była i potem Antonia trochę nam zniknęła, chociaż w Rumunii jest bardzo znana. Tak, jest w Rumunii bardzo popularna, no ma status, można powiedzieć, dużej gwiazdy, ale jeżeli chodzi o współpracę, to kompletnie tego nie odczułem. To jest trochę tak, że to jest singiel, który się pojawił na twojej epce, Tiny Sparkles. Czekaliśmy trochę. No ta epka to też jest właśnie taka klamra tych dwóch lat, bo te utwory, które się pojawiły na tej epce, to są utwory, które powstawały podczas tej pandemii i około tego. Więc spędziłem ten czas w sumie w domu, w studiu, piętro niżej mam studio, ale też nie ukrywam, że tytuł nawiązuje trochę do iskierek. W domu mamy trzy małe iskierki, trójka dzieci i trochę tak było, że praca w studiu, dom i też zajmowanie się dziećmi, to wszystko się jakoś tak łączyło. Pandemia dla nas prowokowała to i spowodowała, że my z żoną, z Sarą bardzo dużo robiliśmy w studiu, bardzo dużo pracowaliśmy. Zabieraliśmy dzieci do studia, co prawda nie za daleko, no ale piętro niżej schodziliśmy. Malutkie dzieci z nami, chcemy też je zarazić graniem na czymkolwiek po prostu, żeby mogły sobie jakoś tam muzykę w głowie poukładać. Natomiast ten tytuł nawiązuje i do tych iskierek, które prywatnie, ale i do tych iskierek, które wychodziły spod szyldu Gromiego. I ten utwór jest jakby taki zamykającym tą epkę. Cieszę się, bo właśnie kończy się pewien etap pandemii, zamykam epkę takim utworem i wylatujemy z nową energią, ze słońcem i do słońca. Chciałam zapytać o te twoje małe iskierki, które zabierasz do studia. Czy te starsze mają jakiś głos w kontekście tego, co robisz i mówią na przykład, albo reagują tak, że wiesz, tato, to jest nie to, proszę zostawić i zajmę się czymś innym. Franciszek, który ma 3,5 roku, zaczyna czasami mówić, że to mi się nie podoba, albo to mi się podoba. Cenna uwaga. Jest to cenna uwaga i ostatnio w domu próbowałem gdzieś tam uzyskać, wyciąć jakiś fragment sampla z Marka Grechuty i Franciszek powiedział, tato, to jest bardzo ładne, bardzo mi się podoba. I dotarło wtedy do mnie, że to jest utwór, który pierwszy raz Franciszek usłyszał i powiedział, poprosił, żeby go puścić. No wzruszające, ale no muzyka. Ale właśnie jak ci Franciszek powie, że to jest nie to, to od razu porzucasz, czy jednak próbujesz go jakoś przekonać, że może drogi synu, jeszcze na tym popracuję? No tak jest, bo mówi po prostu, że mu się to nie podoba. Czasami mówię, Franciszku, ale to mama śpiewa, bo Sara śpiewa demówki bardzo często. I mówię, Franciszku, ale to twoja mama śpiewa. Nie podoba mi się. No to nie gramy, dalej nie słucha. To jest coś, czego dorosłym brakuje. Ta szczerość u dzieci jest czymś, czego ktoś nie może pozazdrościć. Tak, no ale no, myślę, że jeszcze tak bardzo poważnie nie mogę traktować tych słów Franciszka, ale na pewno coś w tym jest. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale też odpowiedzialność, że to ty pokazujesz swoim dzieciom ten muzyczny świat. No tak jest W domu, z racji, że ja uwielbiam, moja żona gra na pianinie i staram się dzielić każdą muzyką z dziećmi. W domu u nas, kiedy nie wiem, czytamy, czy mamy jakieś chwile, to poza bajkami, poza czytankami jest jeszcze chwila, kiedy słuchamy muzyki po prostu klasycznej, kiedy słuchamy muzyki filmowej, żeby ten taki element filmu, jakiejś wyobraźni, bo tak uważam, że to jest też muzyka filmowa, czy w ogóle każda muzyka, ale filmowa,
jest jakimś rodzajem obrazka, tylko zawartym w dźwięku, tak? I my po prostu bardzo dużo słuchamy muzyki klasycznej, muzyki poważnej. I przyznaję, że oni się z tym dobrze czują. No tak, znają taką muzykę. Z drugiej strony jest też element mojej żony, która ma zespół rockowy i też są mocne, ciężkie gitary. I Franciszek zażyczył sobie gitarę w wieku chyba 2 lat już i tą gitarę ma i często do niej wraca. Jak przychodzą goście, to często robi koncerty kompletnie źle i jakby nie o to chodzi. Ale wie, że jest ta gitara i wie, że mama w zespole gra i wie, że... Więc to jest... Ten element muzyki w domu jest cudowny i faktycznie odpowiedzialność jest nasza, co my im pokazujemy. Czasami dostaję od studiu u taty no, ciężkie klubowe brzmienia. Nie wiem, czy to jest dobre. A gdyby do ciebie Franciszek przyszedł za lat naście i powiedział, tato, a możemy stworzyć razem kawałek, to byś go wziął na wokal? Jeżeli by dobrze śpiewał, to tak, ale wcześniej... Jeżeli by dobrze śpiewał, jeżeli, czyli tak. Nie ma tak, że jest się synem Gromiego i z automatu jest wejście do studia. Nie, to do nauki, odrób lekcje, to tak się łatwo mówi, ale no, nie wiemy, co będzie za kilkanaście lat. Ja już w ogóle jestem z jednej strony wzruszony, momentami nawet i pewnie przerażony, bo jak widzę, że Franciszek, który był z nami na przykład podczas pandemii cały czas, teraz zaczyna wychodzić do przedszkola już, jedzie na tym rowerku. To jest dla mnie, no serce mi się kraje, bo ja bym chciał, żeby on był ciągle z nami. I kiedy myślę, co będzie robił za kilkanaście lat, to mnie to czasami przeraża. A z drugiej strony chciałbym, żeby się rozwijał tak jak chce, robił to, na co ma ochotę, jak będzie chciał grać albo śpiewać, to niech śpiewa. No... Wolność. To ja trochę trzymam kciuki, jak ty się boisz, co będzie za te kilkanaście lat, żeby on w tę muzykę poszedł, bo będzie z tobą w studiu długo siedział. No chciałbym. No, przyznaję, że wszystko robimy, żeby za kilkanaście lat mieli miejsce, w którym będą mogli też i muzykować, i grać. Ale to jest, no życie weryfikuje i to się okaże dopiero, co tak naprawdę będą chcieli robić i robić. Jak wygląda twój rok pod względem muzycznym, a właściwie ta druga połowa 2022? Mieliśmy szansę na powtórkę z Orkestronu i pytanie, czy to się będzie dalej pojawiało, czy są takie plany trochę Gromiego, bardziej może filmowo-koncertowego? Są takie plany. Dziś dokładnie nie chciałbym zdradzać, bo to z moją firmą, z którą to organizuję. Pewnie uznamy z ekipą wspólnie, kiedy o tym powiemy i gdzie odbędzie się ten koncert. Tym samym mówię, że się odbędzie. Wszystko na to wskazuje, że odbędzie się w bardzo podobnej formie, bo jakby ta forma, którą przyjąłem, czyli tą historię muzyki elektronicznej, zagraną z wielką orkiestrą, z dużą orkiestrą, z cudowną, piękną orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Jest na to zapotrzebowanie, dostajemy mnóstwo zapytań, kiedy i gdzie znowu. Więc przygotowuję też nowe aranże do tego projektu, więc będą nowości. I przyznaję, że to jest moment, ostatni koncert był w Krakowie. Bardzo się popłakałem po tym koncercie, bo przekładaliśmy ten koncert. Też orkiestra, która mi dziękowała, pamiętam jak po koncercie przyszli, że też mogli. Czekali, że mogli zagrać. I ludzie, którzy byli tam, pamiętam na sali, też byli tak spragnieni muzyki. I kiedy ta orkiestra zagrała, no to jest bardzo wzruszający moment i chciałbym takie momenty przeżywać, ale chciałbym się nimi po prostu dzielić, więc w tym roku mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i się znowu spotkamy z dużą orkiestrą i z tym projektem. No, cały czas pracuję w studiu muzycznie nad utworami. Też mogę zdradzić, że utwór w końcu wyjdzie z moją żoną po polsku, więc się cieszę i jestem ciekaw reakcji. No to my też czekamy, chociaż mieliśmy już przedsmak tego. Mieliśmy przedsmak, to był taki nasz mały, delikatny utwór, ale też to nie był taki oficjalny, wydany nasz wspólny, duży singiel. Zrobiliśmy materiał właśnie podczas pandemii i teraz będziemy powoli się nim dzielić. No to ja trzymam kciuki w takim razie. Dziękuję za te wszystkie projekty, za to, żeby dzieciaki dalej się tak dobrze w studiu sprawowały i pozwalały pracować, bo to podziwiam, to nie lada jest wyzwanie. Najbardziej się cieszymy z tego, dużo dzisiaj o dzieciach rozmawiamy, ale się cieszę, bo dzieci nam śpią w nocy, ciągle ktoś pyta, jak i teraz jest tutaj milion rodziców, którzy mówią, Jezu, jak on ma dobrze, jak mu zazdroszczę. No naprawdę tak jest, dzieci nam śpią i jak przychodzę w nocy często ze studia do domu, to czasami daję butelkę Henrykowi malutkiemu i to jest super, ale wiem, że są dzieci, które nie śpią i nam śpią. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to się okazało, że dzisiaj przyjadę i
pospane, ale śpią i wszystko jest dobrze. Być może przez to, że się im gra dużo muzyki. Nie wiem, ale może to jest jakiś sposób. Człowiek sukcesu to jest. Dzieci mu śpią, muzykę ma, studio w domu ma, ma sukcesy. Jest wam dobrze znany i ma jeszcze czas na swoje projekty. No to oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A wy słuchajcie oczywiście i oglądajcie Send Me Your Love. Piękny teledysk, ale trzeba to obejrzeć i usłyszeć w całości z Antonią w roli głównej.